Cytując Solid Snake'a, keep the wedding, ha? No bo jak zapewne się domyślacie, jestem wam winien sporo wyjaśnień. Bo to od samiuszkiego początku roku 2020 przeszłości nie ukazał się absolutnie żaden film na moim kanale. Ale oto, proszę państwa, ale oto, moi drodzy państwa, nie zamierzam dopuścić do takiego stanu rzeczy, że oj, nie. Bez podsumowania z zeszłego roku się nie obędzie, tak jak w zeszłym roku. I tak więc, moi drodzy państwo, witam w roku 2020, przyszłości i podsumowaniu z tego, jak szła działalność na zeszłym roku na moim kanale. Tak więc zapraszam. Przede wszystkim tematem tego materiału podsumowującego rok 2019 jest to, że... No właśnie. Fakt wypuszczenia mojego pierwszego od dawna pełnowartościowej kinowej produkcji, jaką jest kontynuacja Batmana po drugiej stronie prawa, która to kontynuacja jest bardziej nastawiona nieco na bycie filmem szpiegowskim, teoretycznie przynajmniej, niż poprzednik, który no właśnie był takim typowym akcyjniakiem, tyle że z Batmanem. No i raczej łatwiej go nazwać fanfikcją niż ten teges. Ale w każdym razie, no, bynajmniej jak się akurat okazuje, no... Jeżeli chodzi o ogólny rok 2019, to spędziłem go, to raczej był on przeprowadzony w porządku, no. Podobnie jak w poprzednim roku, miałem przyjemność prowadzić parę gameplayów z ich serii oraz nagrać parę pojedynczych gameplayów z paru gier. Na przykład z Silver Triggera oraz Elite Soldier. No i jeszcze przeprowadzić serię Straintora, która tak naprawdę jest obecnie w zawieszeniu, ale... No właśnie, ale... Która obecnie tak naprawdę jest w zawieszeniu, bo tak naprawdę mają kolejne poziomy nadejść. A nie, że... No zresztą jak oglądaliście, to wiecie. A obecnie, jeżeli chodzi o gameplayerstwo, to zajmuję się serią z tureckiego mobilnego GTA Zaptije. Grze o tureckim, 19-wiecznym tureckim szeryfie, który mści się na politycznym zdrajcy za śmierć swoich rodziców. Nieoczekiwanie, wszystko w pewnym sensie zaczęło się, pewne rzeczy zaczęły się sypać dopiero pod koniec zeszłego rocznika, a wszystko to za sprawą pewnego mojego wydarzenia w życiu, które sprawiło, że... Ach, jak tak bardzo mi się nie chce opowiadać wam o moim życiu prywatnym, no. Dobra, po kolei. No więc, jak się akurat okazuje, jeżeli chodzi o 2019 rok, to no właśnie jedynym poważnym i przez którego wpadłem w małą chandrę było to, że Batman i Szpiec Anakondy zostali wypuszczeni na mój kanał dopiero na dosłownym pograniczu roku 2019-2020. Ponieważ, jak się akurat okazuje, przez 7 miesięcy, czy ileś tam, od wypuszczenia teasera, Nie ruszyłem, nie kiwnąłem nawet paluszkiem, żeby natychmiast zabrać się za romontowanie zwiastuna do swojego filmu. No i wyszło ostatecznie na to. No i ostatecznie zacząłem go robić w ostatnich tygodniach 2019. I ostatecznie wyszło na to, że...
I pracując nad nimi, byłem doprawdy zestresowany, ponieważ jak się okazuje, no, miałem oprócz, jak się okazuje, akurat, no to jest takie skomplikowane do opowiedzenia, no, wpadłem akurat w pułapkę zobowiązania, ale wpadłem przy okazji robienia tych zwiastunów w pułapkę zobowiązaniową, bo miałem też wiele innych rzeczy do załatwienia na głowę i to było właśnie powodem mojego dosłownie parodniowego smutku, który potem na całe szczęście przeszedł. Przynajmniej zdążyłem życzenia Fary Wyrki nagrać, akurat tak się okazuje. I bynajmniej właśnie, jeżeli chodzi o te zobowiązania, to no właśnie, no. To raczej nie były. I to tak naprawdę nie były tylko te różne inne rzeczy, które miałem zrobić w czasie ferii świąt. W ferii. Także w trakcie trwania świątecznego wolnego, ale to, że tak naprawdę go. Że byłem przy. Zdałem sobie. Że. No, nie wiem, jak to powiedzieć. No, jak się okazuje, marnowałem. Oprócz zaniedbywania niekoniecznym dbaniem o swoje inne zobowiązania, miałem też przyjemność zwyczajnie marnować ten dozwolony mi dość bardzo długi czas wolny, dosyć długi czas wolny, dosyć długi dwutygodniowy czas wolny z okazji świąt. Oglądając filmiki na YouTube od większych twórców, zmieniając się w typowego użytkownika, będącego po prostu zwykłym widzem, a nie mającym jakikolwiek wpływ na to, co się dzieje na tej platformie. I przez to właśnie wpadłem. I przez to musiałem naprawdę sprężyć muskuły i zacisnąć tyłek, żeby wyszło to, co chcę, żeby wyszło czego naprawdę bardzo chciałem. No i. Wyszło. Ledwo, ale jednak wyszło. I ogólnie rzecz biorąc, 2019 rok był bardzo udany, tylko coś z końcówką się zwaliło, bo dopiero po koniec 2019 roku, no, zacząłem montować zwiastuny do Batmana i szpiegów Anakondy, a dopiero i samego Sylwestra, a samego Batman, a samą, a sam film zakończy za zmont Zacząłem, on, zacząłem, byłem, montowałem na równi ze zwiastunami, a znaczy skończyłem dokładnie 31 grudnia go oficjalnie montować, a i na YouTubie ukazał się dosłownie, dos i ukazał się już w tym roku, dzień po Sylwestrze. No, jeżeli chodzi o to, co się obecnie dzieje, no i akurat tak się okazuje. A obecnie, jeżeli chodzi o początek 2019 roku, to raczej niekoniecznie jest lepiej, bo to ja, czyli ja, mi, czy, ja, czyli ja, mnie, czyli mnie, miało przyjemność dopaść kunktatorstwo, czyli robienie wszystkiego, byle nie tego, czego chcę. Są to sprawy dogłębnie związane z moim życiem prywatnym. Tym, że wybrałem się na. Wybrałem się. Tym, że miałem przyjemność wybrać się pewnego razu na film, który. No, niekoniecznie pasuje do mojego charakteru. Raczej grzecznego osobnika. Raczej grzecznego osobnika. A przez którego miałem przyjemność zainteresować się polską kinematografią. Tak, mowa o filmie biograficznym o pewnej znanej. Mowa o filmie biograficznym o pewnej takiej małej legendzie hip-hopowej, polskiej sceny hip-hopowej. Ale w każdym. Która sprowokowała mnie do tego, że. A zresztą to jest temat na zupełnie inny materiał. W każdym razie, no, a potem to pociągnęło ze sobą inne moje dziwne zainteresowanie i. Ale o tym lepiej wam już nie będę mówić, żeby nie było wiadomo czego.
Ale w każdym razie właśnie my, właśnie my, właśnie te, ta pewna rzecz związana z prywatną sprawą, nie będę wam mówić jaka, sami się domyślcie, spowodowała, że całe ferie zimowe tego miesiąca miałem przyjemność zmarnować na ciągłe myślenie o tym, na The Movie zdołałem, a na kanał Michael Medy Tower Vox zdołałem wypuścić jedynie wersję reżyserską jednego z moich poprzednich filmów, czyli Centrum Dowodzenia Wędkowen. Tak, wreszcie się doczekaliście, moi drodzy. Ale w każdym razie, no właśnie, widzicie sami. Bardzo dobrze widzicie sami. Od 3 miesięcy nie było filmów na moim kanale, a przecież ferie zimowe były doskonałym czasem, abym mógł go wykorzystać. No, niestety nie udało się z powodu tego kuktatorstwa, które mnie dotrwało i właśnie te rzeczy związane z życiem prywatnym spowodowały, że nie mogłem robić filmów na YouTube, a jedynie być zwykłą szarą jednostką, która nie ma wpływu na cokolwiek na tej platformie. No, i w sumie mam wrażenie powoli, że zaczynam się powtarzać. No. Tak więc, no ale w każdym razie, oto jest więc jeden z bardzo niewielu styczniowych filmów Michal Media w roku 2020, czyli trzeciej dekadzie XXI wieku. I bynajmniej spodziewajcie się ukazania się na kanale kolejnego odcinka z gry Zaptie oraz wreszcie tego filmu na kanale Michael Medicine Tower Fox. O którym drodzę jedynie informację, że będzie ponownie o kosmitach. Tym razem najeżdżających na pewien leśny domek, znajdujący się w lesie przy jakimś polu czy czymś tam. No. Tak więc do zobaczenia i mam nadzieję, że nie powtórzy się sytuacja z 2017. Miejmy nadzieję. Aha, no i wielkie dzięki też za kolejną dawkę subskrypcji na moim kanale. 16 tym razem mam subskrybentów oraz moje wyświetlenia urosły do 1813. Widać, że mój kanał zaczyna coraz bardziej rosnąć na popularności. No, co prawda nie jest tak wielko, ale też. A Michael Metzner Fox też ma też jest niczego sobie, ponieważ ma tych subskrypcji już 3. A wcześniej miał praktycznie 0, bądź tylko 1. Okej. Okay. A teraz już oficjalnie. Żegnam się z wami. Do zobaczenia wkrótce.